Honda Africa Twin 1000, rocznik bodajże 2016. Egzemplarz o tyle ciekawy, że z przebiegiem już prawie 100 tysięcy kilometrów i w związku z tym po przejeżdżonym sezonie właściciel zdecydował o przeglądzie. Więc się go wykona. I tak, od czego zacznę? No jak w większości przypadków od sprawdzenia sobie luzów zaworowych, wykręcenia napinacza, łańcuszek rozrządu. No i 100 tysięcy pewnie by wypadało. Z tym, że tutaj zrobię troszkę na chytruska, czyli po prostu jak w Suzuki zepnę i skuję je sobie razem. Elementy, które według mnie są albo lakierowane, albo zmienione. Element numer 1, element numer 2. Gdyż różnią się kolorem od pozostałych. Wypatruję jakiś rys, które mogłyby właśnie sugerować, że są lakierowane i rysy przykryte lakierem. Tak, są rysy tutaj pod lakierem, czyli ten element był jedynie lakierowany. No też widać z góry, różni się. I tak, co dalej? Do zrobienia również zawieszenie, kontrola łożysk w kołach. Zerknijmy na klocki hamulcowe od razu. Jak już tak jestem, tył mi z daleka wygląda na dobry, tak. Przód 100 tysięcy, jak tam tarczy. No też karancik jest, czy jeszcze oryginalny, kto to wie. Przód też w porządku, także na szybko. Klocki nie wymagają wymiany. Do zamontowania halogeny, do wymiany świece i takie tam różne. Zaczynam jak zawsze od góry, czyli demontaż gwoli. Później puszki z filtrem, w sumie to z dwoma. I nieszczęsne fajki, środkowe oczywiście, dobranie się do pokryw zaworów, kontrola luzów i wszystko tam po drodze. Coś nie coś pokażę. Nie za wiele. W porządku, porozbierana troszkę maszyna. I tak, jeden zawór ssący do poprawy, wydechowych nie mierzyłem z prostego względu. No i tak muszę walk ściągnąć, a wydechowe są sterowane tutaj na dźwigienkach. Ustawię je później, no bo mierzyć je teraz w sumie nic mi to nie da, bo ani tutaj płytek do wymiany, nic mamy na śrubach. Co do rozrządu, 100 tysięcy wypadałoby. Ja się jeszcze, że tak powiem, dzwonię za chwil kilka z właścicielem, jaką tutaj metodę naprawy sobie wybierze, gdyż są dwie, tańsza i droższa. Tańsza, zakucie łańcucha na kole, droższa, demontaż tego wszystkiego i w sumie bez różnicy, jak chce właściciel, tak zrobię, jego decyzja będzie. Wiadomo, najpewniej jest zakuć łańcuch fabrycznie nowy, wróć, założyć łańcuch fabrycznie zakuty, ale z drugiej strony, przykładowo w banditach wielkiego wyboru nie ma, no i nic się z tym nie dzieje, mimo że są skute na środku. Przeciąganie łańcucha i skucie przy przeciąganiu, po przeciąganiu. To tak, rozbiorę sobie tą górę, trzy mostki mamy, wyciągnę cały tutaj powiedzmy ośkę popychaczy zaworów, zaworów wydechowych. Jedną płyteczkę wymienię, bodajże ona ma 19, tutaj tolerancja jest o 19, no ale no, jak już tu jestem, dlaczego tego nie zrobić? Reszta jest w porządku, 18 nie wchodzi, 16 wchodzi, 18 nie. A tutaj 18 wchodzi, a 19 nie wchodzi, a 18 tak niespecjalnie ciasno, więc w okolice 19 będzie. I co? I tak jak mówiłem, zadzwonię do właściciela, ustalimy co i jak z tematem i działam dalej. Coś tam pokażę, na razie niewiele, bo troszkę nieporządek na stole, gdyż tak wszystko sobie odkładam, no ale się pracuje, to tak jest. Ok, pomyte, porozkręcane, przygotowane do składania. Jeszcze nie do końca, ponieważ jeszcze nie wszystko jest. Brak uszczeleczki tutaj pod tą pokrywę, uszczeleczki tutaj na kanał wodny, jak i kilku o-ringów. Może by to było dobrze, może by to było niedobrze. Problem w tym taki, że jeśli coś by tutaj puściło, przykładowo na tym kanale wodnym, cały płyn mamy w oleju. Tak średnio. Oczywiście żadnej wcześniej informacji o tym. Tutaj mam wałeczki, w sumie jeden,
Gdzieś mam mi łańcuszek rozrządu, chyba nawet wiem gdzie. Tak. Tutaj jak widać łańcuszek i świece. Więc poskładam. No jeszcze nie wszystko, no ale górę chociaż zamknę. Ale troszkę jeszcze mi tam tego zostanie, więc pokażę oczywiście po drodze, jak to tam wygląda. Troszkę się zmieniło, co? Można by powiedzieć, że wszystko gotowe, abyś się nie zdziwił. Złapane tylko na jednej i tutaj na drugiej śrubie. Pokrywa bez uszczeleczki, tak tylko założona, nawet nie przekręcona, bo w sumie nie bardzo jest do czego. Katalogi kłamią, jeśli chodzi o łańcuch rozrządu. Wszystkie katalogi fabrycznie, mimo że 128 ogniw, ale katalogi podają, że jest wąski, a jest szeroki fabrycznie. Zamówiony oryginał, będzie czekanie. No a to i tak na jedno wychodzi, bo na uszczeleczkę i tutaj te kanały wodne też trzeba poczekać. Co teraz zrobię? Jedynie tutaj założę filterek i że tak powiem zamknę ten temat, aby tutaj nic nie wleciało. Przykryję szmatkami, aby zabezpieczyć, aby nic nie wleciało. Tutaj krótce słońce już są zabezpieczone, później tam jeszcze coś założę na to. I zabiorę się za zawieszenie i kontrolę łożysk. A silnikowo będzie musiał niestety chwilę jeszcze poczekać. No tak czasem jest, trochę się robota przeciągnie, nic na to nie poradzę. Zakręcę mu też filterek oleju, tak żeby tam już nic nie kapało. Korki w palcach, po łapie i tak dalej. Filterek, o-ring, pokrywka i dwie śruby. A zaraz znajdę, które to są. No więc niestety jest jak jest. A to pokażę coś po drodze przy okazji kół, jeśli znowu katalog nie podał, że są inne niż są faktycznie. Życie, tak bywa. Okay, to dalej. Sprzęt poskładany, no tyle, że te pokrywy, można powiedzieć, jedna pokrywa w palcach złapana na dwie śruby, a pokrywa zaworów tak założona, szmatkami obkryte wszystko, aby nic tam nie... Aby nic nie wpadło. Rozbieram zawieszenie, dolny korek, dolną regulację, zwał jak zwał, już mam rozebraną. Tak ona wygląda. Zapach, kto robi przy tym to wie, jest świetny. A więc tak, tylko sobie odłożę. A taki jest w środku olej. No barwy są fajne. No, tak to wygląda. Ciekaw jestem jak panewki w takim wypadku. No nic, się rozbierze, się zobaczy. No i gotowe. Rozebrane, pomyte, rura wypolerowana, także jakieś tam pionowe rysy, jeśli miały miejsce, już nie mają. Panewki tuleje ślizgowe, zwał jak zwał. Całkiem w przyzwoitym stanie. O swoje już pewnie przejeździły, gdyż myślę, że to jeszcze oryginał. Tutaj również wyczyszczone, no troszkę tam anoda w środku schodzi, no jest jak jest. Ten typ tak ma. Uszczelniacz już sobie dwa leżą, jeszcze później następne dwa poskładać. No i dalej z tematem. Płyn do chłodnicy zalany, olej zalany, filterki obydwa siedzą. Zresztą mamy automata. Dobrze jest. Mamy luz? Mamy. I co, próba? Pierwsze odpalenie, uwaga. Teoretycznie się powinno udać, ale wiadomo, że różnie to bywa między teorią a praktyką. Uwaga, strzał z rozrusznika. Nie bardzo jeszcze czym zakręcić. Dźwięk był, ale tak żeby ona chciała zapalić, to chyba niespecjalnie. A jednak chodzi. Dobra. Rozgrzewka, w tym czasie sobie posprzątam. Przyniosę diagnostykę i podłączę później akumulator do ładowania. Dobrze jest. Niech się rozgrzeje i później kontrola płynów, chłodnica, olej, chociaż olej to ja tam znam na pamięć, ile to wchodzi. Troszkę się musi podymić, wiadomo, bo paluszki tłuste, gdzieś tam wydek dotknąć czy coś, to różnie bywa. Dobra, nie chodzi na razie.
rozkręcany. Tak, kolejna sprawa. Właściciel coś pamiętam mi opowiadał, że jakieś prace przy silniczku od zmiany biegów przeprowadzał. Szczotki chyba wymieniał, czy coś takiego. Nie tuje silniczek. Było bite, tak jak w rozrusznik. No i błędy są, oczywiście, że są. No, jakiś przekaźnik pozycji zapłonu. Czujnik prędkości koła przedniego. O czym to wskazuje? O czym to mówi? A prawdopodobnie o wywrotce. Tył się kręcił, a przód nie. Dobra. To mamy skasowane. Jeśli chodzi o skrzynię biegów. A pewnie by jej nie zaszkodziło jeszcze zrobić taki manewr jak... Dobra, jest wszystko na zielono. Tak, skasowanie centralki, czyli reset skrzyni po prostu. Na pewno nie zaszkodzi. Mamy to. Dobra, rozłączmy się z silnikiem. Ze skrzynią połączmy się z ABS-em i z silnikiem. ABS, proszę, kod błyskowy. A, dobra. A spróbujmy się połączyć, czy pójdzie poza kodem błyskowym coś. Pewnie nie. A może. Czy wyrzuci błąd? No tak, dobra. Czyli ABS, tylko kod błyskowy. Wtrysk benzyna. Sprawdźmy jeszcze. Silnik też mu adaptację skasuje. Niech tam się po luzach zaworowych uczy od nowa. Chociaż mu tam wiele nie pomoże. Ale jak już tu jestem, to... No, jeśli chodzi o silnik, pusto. Reset centralki. Będzie słychać zmianę pracy silnika. Często słychać, ale... Ale nie zawsze. Lubi sobie tak przegazować. Uwaga, słuchamy. W tym przypadku nie. Dobra. A jeszcze jedna rzecz. Smarowanie kiwaczka. Także jeszcze trójkącik do smarowania. Ten pod kołem łącznik trzyramienny, można by tak powiedzieć. Dobra. Dam mu chwilę pochodzić. No i zabieram się za ten łącznik, o którym mówiłem. Zaraz tam pokażę, jak to wygląda. No i dalej. Rozebrany silniczek od zmiany biegów, ponieważ przy próbie wbicia jedyneczki, czyli po prostu drive'a, od razu błędy od pozycji bębna zmiany biegów. Faktycznie było tutaj coś lutowane. Nie mam pewności, czy to jest zrobione poprawnie, że tak powiem delikatnie. Tutaj się coś złamało. Ten plasticzek cały od szczotek. Spróbuję to poskładać. Zobaczymy, czy się uda. Troszkę to umyję i poskładam. Zobaczę, jaki będzie tego efekt, bo jak na razie wali błędem. Wykręcony łącznik wahacza, tak zwana kiwaczka. Czy warto go było rozebrać? Z tego co widzę, to chyba tak. No, smar w środku jest, ale... Dalej, o tutaj. No proszę. Jedna stoi. Jedna stoi, dęba widzę. A, poruszyła, dobra. Stała, ale ruszyła. No tutaj zdecydowanie warto się nad tym pochylić. Dobra, czyszczę, myję, smaruję i wracam za chwilę. Jeszcze takie dopieszczenia smaru, który wyszedł po wsadzaniu tulejek. Wszystko wchodzi bez problemu w palcach. Wyciągnięte, umyte łożyska, nasmarowane. I również to malutkie wszystko, leciutko sobie pływa. Także teraz montaż na miejsce i CRF-ka byłaby gotowa. Tak właśnie. No i sprzęt gotowy. Poskładany ten łącznik, o którym mówiłem przed chwilą. Co do skrzyni, rozebrałem silniczek, złożyłem, wszystko działa.
Tak jak mówiłem, coś tam było, lutowane szczotki bodajże, czy coś. Porobione łożyska w kołach, łańcuszek rozrządu, zawory, świece, filtry powietrza zostały, olej w silniku, olej skrzyni biegów, wszystkie tam uszczelki potrzebne, o-ringi. I tak to sobie maszyna wygląda. Więc co, gotowy. Można planować odbiór pomału.